Dzień dobry Państwu. Otwieram 44. uroczystą sesję Rady Miejskiej w Giżycku. Pozwólcie Państwo, że otwierając tę sesję powitam najważniejsze dzisiaj osoby. Osoby, które uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku zostały honorowymi obywatelami miasta lub też otrzymały medale za szczególne zasługi. Witam Pana generała brygady Piotra Błazeusza. Panią Barbarę Moszę. Witam Pana Szczepana Szumowskiego. Z przyczyn zdrowotnych lub też innych nieobecni są z nami niestety Pan Tomasz Wald, który otrzymał tytuł honorowy obywatel miasta, Pan Andrzej Lesman i Pan Antoni Wojciechowicz. Ale wielkimi brawami poproszę gościom. Bardzo witam Panią Burmistrz Miasta Giżycka, Panią Jolantę Piotrowską. Wiceburmistrza Miasta, Pana Pawła Czachorskiego. Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku, Pana Jerzego Kundę. Przewodniczącą Rady Powiatu, Panią Krystynę Pralkowską. Starostę Powiatu Giżyckiego, Pana Mirosława Dariusza Grzażdżewskiego. Witam przewodniczących Rady Miejskiej poprzedniej kadencji. Pani Ludwika Rytlik, jeżeli Pana przepraszam. Pan Tomasz Szyszkowski. Nie wiem. Ja przepraszam, że w imieniu wszystkich jest Państwa dużo, mogłam mi przyuważyć, że ktoś przed... Pan Mirosław Nowakowski. Ale witam Pana Sławomira Maja. Witamy Pana. Jest z nami Pan Andrzej Krakowski. I Pan Marian Lewega. Bardzo serdecznie witam dowódcę 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, Pana Generała Dywizji, doktora Leszka Surawskiego. Dowódcę garnizonu Giżycko, Generała Brygady Sławomira Kowalskiego. Kapelana wojskowego, Pana Majora Grzegorza Przywrockiego. Przewodniczącego Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność na Warmii i Mazurach, Pana Józefa Dziego. Jak już jesteśmy przy osobach mundurowych, bardzo serdecznie witam Pana Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Giżycku, Pana Inspektora Andrzeja Mazurka. Honorowych obywateli miasta Giżycka. Witam wszystkich zasłużonych dla miasta Giżycka. Witam szefów związków kombatanckich, przedstawicieli wojska, organizacji pozarządowych. Witam dyrektorów jednostek, naczelników. Witam wszystkich gości, a także radnych, których wymieniam dzisiaj na końcu, ponieważ to Państwo radni są gospodarzami dzisiejszej sesji. Witam wszystkich Państwa. Uroczysta sesja to także chwila refleksji, dlatego przed uroczystością, taką najważniejszą dla nas wszystkich, zapraszam Państwa na króciutki koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Giżycku. Przed nami jest trzech wspaniałych młodych mężczyzn. Kosma Leczycki, skrzypce. Borys Leczycki, wiolonczela. Dominik Taźwirek, gitara. A uczniów przygotował Pan Dariusz Leczycki. Bardzo proszę, który z Panów zaprezentuje repertuar. Nazywamy się Justin Trio. Zagramy dzisiaj utwór Jesienny Sen Pani Diany Sienkiewicz i Summertime. Dziękuję.
zastanawiamy się, czy są autorytety. Czy są ludzie, których powinniśmy naśladować i których powinniśmy stawiać młodzieży za wzór. To nie są łatwe czasy, kiedy tak naprawdę rządzi telewizja, kiedy rządzi internet, kiedy rządzą często zachowaniami podstawy nie do końca akceptowane. Ale największą wartością każdego samorządu są ludzie. Ludzie, których należy zauważać, ponieważ to oni tworzą kapitał i tworzą to wszystko, co mamy. Ludzie, którzy i dla nas, i dla następnych pokoleń, dla naszych dzieci będą tymi osobami, o których wszyscy będziemy mówili. To byli wielcy ludzie i zrobili coś, na czym wszyscy bazujemy. Nasze miasto, nasz samorząd już dawno temu postanowił, że osoby najbardziej zasłużone dla miasta nagradzane będą tytułami honorowy obywatel lub też medalami za znaczące zasługi. Poprzednie samorządy takie kroki już uczyniły i to jest okazja, aby wszystkim nam przypomnieć, jakież to autorytety mamy w Giżycku, którzy to z naszych mieszkańców włożyli tak wiele pracy w to, aby nasze miasto wyglądało tak, jak wygląda w tej chwili. Honorowym obywatelem miasta Giżycka został pan Kazimierz Pałasz i pan Erhard Kawlak. Medalami za szczególne zasługi dla miasta Giżycka poprzednie samorządy odznaczyły panią Irenę Berentowicz, pana Bernarda Czerwińskiego, pana Lucjana Draba, księdza Józefa Gromka, pana Henryka Gierwela, pana Adama Kajetanowicza, pana Wacława Koleśnika, pana Waleriana Macickiego, księdza Zdzisława Mazura, pana Tadeusza Niedźwieckiego, pana Grzegorza Paszkiewicza, pana Ireneusza Szczepkowskiego, pana Bogdana Tubilewicza, pana Edwarda Kreszczyńskiego, pana Leona Żura, pana Jana Lenoncewicza, pana Roberta Graczyka, panią Maritę Przedpełsko-Winiarczyk, księdza Kazimierza Grygosia, panią Katarzynę Limanowską, panią Bożenę Mrozinkiewicz. Wszystkich naszych zasłużonych mieszkańców zaprosiliśmy na dzisiejszą sesję. Część z Państwa jest, za co bardzo Państwu dziękuję i proponuję, proszę Państwa, wielkie, wielkie brawa za ten wkład pracy, który Państwo włożyli dla rozwoju naszego miasta. Bardzo Państwu dziękuję. Obecna Rada Miejska także postanowiła uhonorować mieszkańców lub też osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się dla miasta Giżycka. Autorem projektów uchwał była pani burmistrz Jolanta Piotrowska, dlatego też bardzo proszę panią burmistrz o przedstawienie sylwetki honorowego obywatela miasta Giżycka. Szanowni Państwo, drodzy goście, drodzy honorowi, zasłużeni mieszkańcy Giżycka, Szanowna Rado Miejska, drodzy Państwo, pozwólcie, że właśnie przedstawię sylwetkę honorowego obywatela miasta Giżycka. Taki tytuł bowiem uzyskał pan generał Piotr Płazeusz uchwałą Rady Miejskiej z grudnia 2013 roku. Pan generał przyjechał do nas w roku 2009, a zatem stosunkowo niedawno. Był dowódcą 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, która pod jego kierunkiem znacząco się rozwinęła. Od dawna była największym zakładem pracy w Giżycku, ale stała się teraz super największym zakładem pracy. Pan generał
może najpierw przypomnę drogę zawodową. Jest absolwentem Studium Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 1998 roku, absolwentem podyplomowego Studium Bezpieczeństwa i Integracji Euroatlantyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Kultusku w roku 2000, absolwentem podyplomowego Studium Polityki Obronnej Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w roku 2009. Był też słuchaczem na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej, skąd po 2 latach zakwalifikował się na studia wojskowe w Stanach Zjednoczonych. Akademię Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs na kierunku nauki polityczne pan generał Piotr Płazeusz ukończył z wyróżnieniem w roku 1996. Był także pierwszym w historii tej uczelni zagranicznym dowódcą batalionu podchorążych. W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych pan generał odbył praktykę naukową w biurze podsekretarza obrony do spraw informacji publicznej w Pentagonie. Pierwsze swoje stanowisko służbowe dowódcy plutonu szturmowego objął w 10. Batalionie Desantowo-Szturmowym 6. Brygady Desantowo-Szturmowej. Następnie pełnił służbę jako specjalista do spraw NATO w sekretariacie sekretarza stanu MON. Był zastępcą attaché obrony wojskowego, morskiego i lotniczego przy ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie. Starszym specjalistą w zarządzie planowania strategicznego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dyrektorem sekretariatu ministra obrony narodowej, szefa Centrum Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz szefem szkolenia pierwszej dywizji zmechanizowanej w Legionowie. I właśnie stamtąd przybył do nas w roku 2009 i objął obowiązki dowódcy 15. Brygady Zmechanizowanej. W roku 2011 i 2012 pan generał dowodził 10. zmianą polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. Tam razem z naszymi żołnierzami, Brygada Giżycko-Orzyska przypomnę, i licznymi innymi naprawdę przeszedł trudny chrzest bojowy. Pan Piotr Błazeusz jako dowódca brygady bardzo dobrze, wręcz znakomicie współpracował z lokalnym samorządem, z różnymi organizacjami pozarządowymi oraz z mieszkańcami naszego miasta. Aktywnie uczestniczył w naszym życiu lokalnym, był inicjatorem festiwali i konkursów orkiestr wojskowych, które odbywały się w Giżycku. Przyczynił się znacznie też do promocji miasta na poziomie regionalnym, krajowym, a nawet i międzynarodowym. Został doceniony przez mieszkańców w konkursie Osobowość Roku. Z pomocą, a może z inspiracji pana generała, powstało w Giżycku Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa. Oczywiście bez pań, które są tam bardzo aktywne, by się to nie udało, ale panu generałowi udaje się zjednać wokół siebie liczne środowiska, również panie. Rodzina wojskowa skupia rodziny żołnierzy, wspiera, pomaga w życiu codziennym, współpracuje z lokalnym samorządem i innymi organizacjami pozarządowymi. Proszę Państwa, o panu generale można powiedzieć tak, to jest w pełni profesjonalista. Jest wojskowym z krwi i kości. Jest też człowiekiem, który docenia i szanuje osoby starsze. Bardzo dbał o naszych kombatantów. Myślę, że środowiska kombatanckie bardzo, bardzo często pana generała wspominają i są wdzięczne za współpracę. Muszę też powiedzieć, że po wyjeździe z Giżycka pan generał nadal utrzymuje z nami kontakt. Może nie jest to kontakt na co dzień, ale jest to kontakt przynajmniej z burmistrzem miasta na pewno. Od września 2013 roku pan generał brygady Piotr Błazeusz pełni funkcję zastępcy polskiego przedstawiciela wojskowego w
W polskim przedstawicielstwie wojskowym przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej w Brukseli. I tak jak mówiłam, pan generał nadal o nas pamięta, ponieważ wysyłaliśmy materiały promocyjne i przy wszelkich uroczystościach, które się odbywają w przedstawicielstwie wojskowym, nasze materiały i Giżycko jest obecne. Za to serdecznie dziękujemy panie generale. Liczymy, że pan o nas nie zapomni i myślę, że my również nie zapomnimy o naszym wspaniałym, honorowym obywatelu Giżycka. Dziękuję. Poproszę pana generała, poproszę panią burmistrz i pana wiceprzewodniczącego rady. Poprosimy na ślubę. Szanowni Państwo, Rada Miejska w Giżycku uchwałą nr 39 łamane przez 90 łamane przez 2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku nadała panu Piotrowi Gładzeuszowi medal honorowego obywatela miasta Giżycka jako wyraz uznania i wyróżnienia za dokonania na rzecz jego rozwoju. Przewodnicząca, drodzy radni, pani burmistrz, pani starosto, panowie generałowie, panie inspektorze, szanowni państwo, drodzy honorowi obywatele Giżycka i zasłużeni dla Giżycka. Długo zastanawiałem się, co powinienem powiedzieć. Nawet napisałem przemówienie na 5 stron, ale stwierdziłem, że chyba lepiej będzie, jak sam coś powiem. W związku z tym zacząłbym od tego, że moja prawdziwa miłość z Giżyckiem, czy też do Giżycka, zaczęła się w 2009 roku, kiedy decyzją moich przełożonych zostałem to wyznaczony na dowódcę 15, podkreślam, Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i również zostałem jednocześnie dowódcą garnizonu Giżycka. Wcześniej to były takie tylko flirty, obozy żeglarskie, wakacje, a ta prawdziwa miłość zaczęła się właśnie już 5 lat temu. Spędziłem tu 4 lata, 4 wspaniałe lata, gdzie oprócz pracy nad moim kunsztem wojskowym i rozwijaniem moich umiejętności i szkoleniem, przygotowywaniem brygady do trudnych zadań, starałem się bardzo ściśle współpracować tutaj z władzami lokalnymi, dbać o właśnie naszych weteranów kombatantów, rozwijać współpracę ze szkołami, stowarzyszeniami. Długo zachęcałam panią burmistrz, żeby zorganizowała bieg trzech leszczy, ale jakoś nie dała się przekonać może w przyszłości, bo uważałam, że to może być fajny chwyt reklamowy dla miasta. I ten czas minął bardzo szybko. I muszę państwu powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego wyróżnienia, zadowolony. Mogę też zapewnić, że wszędzie, gdzie będę, zawsze będę takim cichym ambasadorem i promotorem właśnie tych trzech giżyckich leszczy. Parę słów o brygadzie. Brygada, jak wiecie państwo, w nazwie ma samej Giżycka. Miasto było związane z wojskiem od wielu, wielu lat. Jest i myślę, że będzie. Również w naszej odznace brygadowej jest też herb Giżycka. Podczas naszego pobytu na misji flaga Giżycka wisiała w kilku miejscach i przypominała żołnierzom o ich domu.
W czasie telemostu rozmawialiśmy też wspólnie, zbieraliśmy pieniążki w czasie Wielkiej Świątecznej Orkiestry Pomocy i wiele innych przedsięwzięć i tych oficjalnych i nieoficjalnych, bo zawsze staramy się wspierać miasto i promować te Trzeleszcze, bo to jest wspaniałe miasto. I zawsze będę, to muszę Państwu powiedzieć, wracać z wielką radością, przyjemnością. Zawsze będę dumny i będę się chwalił, że jestem honorowym obywatelem, bo zostawiłem to kawałek życia za sobą. Wspaniały kawałek życia, 4 lata minęły bardzo szybko. Natomiast muszę Państwa zapewnić, że gdzieś tam w służbie wojskowej, jeśli przełożeni zdecydują wyznaczyć mnie na kolejne stanowiska po powrocie z Brukseli, na pewno będę tu częstym gościem. Także serdecznie dziękuję wszystkim Państwu. Dziękuję dla wszystkich radnych, że zdecydowali się uhonorować mnie tym tytułem. Traktuję to jako naprawdę wielkie, ogromne wyróżnienie dla mnie jako osoby, jako byłego dowódcy 15 Brygady Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i byłego dowódcy garnizonu. I proszę nie wierzyć w to, co pani burmistrz tu powiedziała. Życzliwości są piękne, ale to nie do końca jest prawda. Także serdecznie jeszcze raz dziękuję za ten tytuł. I życzę Państwu wszystkim wszystkiego najlepszego. Giżycko było górą. Jak się myśli o Mazurach, to się często myśli o trochę innej miejscowości, nazwy nie wymienię, a myślę, że Mazury powinny się kojarzyć przede wszystkim z Giżyckiem. Bo tak jak już mówię dwa razy, w 2009 roku ja obrałem kurs na Giżycko. Nauczyłem się nawet wymawiać Giżyczczanin, co jest bardzo trudne. Nie wszyscy wiedzą, jak się powinno to mówić. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Wielki zaszczyt i o tych trzech Leszczach będę pamiętał i będę je promował. Serdecznie dziękuję. Przepraszam, jeszcze mała rzecz, bo wiecie Państwo, jak generałowi się da mikrofon, to trudno, żeby odszedł od niego. Drobny upominek, bo dla wszystkich radnych nie byłem w stanie przywieźć samolotem, więc drobny upominek dla pani przewodniczącej. Zna to oczywiście jak najbardziej. To jest wanie do wojska. Jest to taki ładny kula przedstawiająca świat. No niestety nie znalazłem pan Giżycka, ale pokazuję.